Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do Was z takim króciutkim filmikiem. Będzie to filmik o moich zakupach z IKEA. Ja bardzo rzadko pokazuję Wam takie zakupy, co kupiłam do domu, ale tutaj chciałam Wam pokazać, to są najświeższe zakupy z IKEA, ponieważ weszła tak jakby, nie wiem, nowa kolekcja do IKEA. Wydaje mi się, że IKEA teraz coraz częściej wprowadza jakieś nowe kolekcje. Jest bardzo dużo fajnych rzeczy, które myślę, że mogą Was zainteresować. I takie dwie rzeczy, które mogą Was najbardziej zainteresować, to na pewno są te takie słynne osłonki. To jest akurat świecznik, ale są jeszcze osłonki do doniczek takie. I one były dostępne w białym kolorze, ja mam w białym też. A natomiast teraz jest jeszcze taki różowy, piękny, pudrowy róż i jeszcze taka zieleń bardziej pistacjowa. Taka, no to nie jest taka pastelowa zieleń, no ale wiecie, taka pistacja, coś takiego, więc jeszcze dwa dodatkowe kolory. No ten różowy jest przepiękny, więc mam białe i różowe, ja tutaj trzymam swoje pędzle do oczu. I te duże osłonki na doniczki też są w tym różowym i zielonym kolorze. I jeszcze co fajnego wprowadzili? Wprowadzili takie podstawki pod świece. Ja tutaj kupiłam sobie aż trzy te podstawki, to Wam jeden pokażę, może będzie lepiej widać. To są podstawki, które możecie tu ustawiać świece, natomiast ja kupiłam sobie jedną na świecę, a te będą później na moją toaletkę, czy tam wiecie, do, po prostu do mieszkania sobie jakoś wykorzystam fajnie. Naprawdę fajne. Tutaj pod spodem mają takie filcowe, czy nawet nie filcowe, takie gumowe, wiecie, podstawy, jak to się, to są takie przylepce, takie nóżki, żeby Wam po prostu nie rysowały mebli na przykład. Naprawdę super, czy na toaletę postawić sobie na tym, nie wiem, jakiś flakon ładnych perfum, czy jakieś lakiery do paznokci, naprawdę świetne. I tak, i ta osłonka kosztuje 5,99, ten świecznik, osłonka na doniczkę też chyba kosztuje 5,99, to kosztowało chyba 3,99 albo 4,99, więc też naprawdę bardzo fajne, w fajnej cenie i są najróżniejsze rozmiary. To jest najmniejszy i on jest taki, no nie powiedziałam, że on jest mały, no ale to jest ten najmniejszy rozmiar, jest jeszcze większy, jeszcze są takie wielkie, wielkie, naprawdę duży wybór. I nowość, która weszła, to oczywiście po co się jedzie do IKEA, zawsze do IKEA, zawsze jedzie po świece. Ja tutaj mam jakieś, to są chyba maliny. Boże, to tak pięknie pachnie, jeszcze jak widzicie, w ogóle nie świeciła, nie zapalałam jej. To jest ta sama cena taka jak była. Jest jeszcze zapach bzu, który chciałam kupić, no ale już stwierdziłam, że bez przesady. I to jest ta większa świeca, to nie jest ta najmniejsza, tylko ta większa, która się pali 40 godzin. Jest jeszcze bez, jest ananas, słuchajcie, pachnie przezarąbisty ten ananas. Taką miałam ochotę na niego, no ale mówię, powstrzymywałam się, bo tych świec mam dosyć dużo. A w IKEA mogę bywać często, więc był jeszcze ananas, była mandarynka, która też pachnie fenomenalnie. Był jeszcze jakiś taki kokos, tam był kokos i sól chyba narysowany, ale pachniało tak dziwnie. I jeszcze jeden taki zapach, takie szare były te świece z kamieniami. Też taki dziwny, ale no... Aha, i jaśmin jeszcze, bo jaśminu też wcześniej nie widziałam. Więc naprawdę bardzo, bardzo duży wybór nowych zapachów. Więc no, no polecam. I to jest to, co z nowości. A dalej kupiłam sobie jeszcze takie klipsy do zapinania jedzenia. Znaczy wiecie, jakiś torebek otwarty, nie wiem, płatków, czy czegoś, czy... Takie wiecie, zwykłe klipsy, które... No myślę, że każdy wie, jak one działają, nie będę otwierać. I zestaw takich klipsów, nawet nie wiem ile to jest sztuk. Aha, 20 małych i 10 dużych kosztuje 8 zł. A to jest naprawdę przydatne, słuchajcie, w kuchni, jeżeli macie coś, co Wam, nie wiem, może łapać wilgoć, typu właśnie jakieś płatki, nie wiem, kaszę, ryż i tak dalej, możecie sobie wtedy zamykać takimi spinaczami. I kupiłam sobie wazon. To jest chyba najbardziej znany wazon z IKEA. Ten wazon chyba kosztuje 3,99. Słuchajcie, musiałam kupić wazon, bo ja nie mam takiego dużego wazonu, a... Od kilku miesięcy, dobrych kilku miesięcy, dostaję bardzo często kwiaty. No i wazon był mi po prostu potrzebny, więc kupiłam sobie jeszcze taki duży wazon. No za taką cenę, to wiecie co, on jest naprawdę duży, dużo tutaj mieści. No i to wszystko. To są całe moje zakupy z IKEA. Oczywiście klopsiki w IKEA musiały być zaliczone. Ja wiem, jest wielu przeciwników i tak dalej, afera, zmienia są skłonie z IKEA. Ja po prostu lubię te klopsiki. Nie chcę wiedzieć, co w nich jest naprawdę, więc jeżeli wiecie, to mi nawet nie piszcie. Ja zawsze zaliczam po prostu te klopsiki, gdy jestem w IKEA. Dajcie mi znać, kochani, czy macie coś z tej nowej kolekcji, albo czy macie te nowe świeczki z tej nowej kolekcji, bo jestem ciekawa tego ananasa i tej mandarynki, czy paliłyście, czy one ładnie pachną. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do Facebooka. Na Facebooku ostatnio wrzucam Wam dosyć dużo informacji na temat jakichś zniżek, kuponów i tak dalej. Staram się tego Facebooka jakoś tam rozkręcać.
Z blogiem też postaram się ruszyć, bo ja wiem, że Wam obiecałam bloga, ale no niestety to nie jest takie łatwe, bo ja chcę utworzyć tego bloga z własną, nie wiem, domeną czy coś takiego, więc troszeczkę roboty z tym jest. Nie miałam czasu ostatnio, ale już coraz większe ciśnienie na to mam, więc też niebawem, czekajcie, będzie. I oczywiście za co Wam dziękuję? Dziękuję Wam za ten filmik, który nagrałam dla Was z prośbą, abyście mi odpowiedzieli tam na pytanie, które były mi potrzebne, te informacje na zajęcia. Dziękuję Wam ślicznie, po prostu no, nawet nie liczyłam na to, że tyle osób mi odpowie na ten filmik, więc dziękuję, dziękuję Wam wszystkim. Postaram się Wam wszystkim odpisać oczywiście, ale bardzo mi pomogliście, nawet nie wiecie, jak bardzo mi pomogliście i naprawdę Wam dziękuję, bo nie oczekiwałam tego, że w ogóle tyle osób mi pomoże. Pa, pa!